odmienne są sposoby żywienia papug i gwarków. Papugi odżywiają się mieszankami ziaren, które musimy wzbogacać warzywami i owocami. Gwarki natomiast w środowisku naturalnym zjadają przede wszystkim owady i owoce. W hodowlach gwarki żywimy zarówno owadami, jak i owocami. W tej chwili dostępnych jest na rynku szereg różnego rodzaju preparatów, w których zbilansowano w odpowiedni sposób poszczególne składniki gwarkowej diety. Są tam owoce, owady, odpowiednie minerały i witaminy. Tym niemniej jednak, oprócz tych właśnie granulatów, które podajemy na co dzień, powinny one dostawać troszkę chudego, surowego mięsa, dobrze jeśli otrzymują owady, jak również świeże owoce. W okresie lęgów, jeśli mamy ptaki hodowlane, w okresie karmienia młodych muszą otrzymywać również żywe owady. Jest to warunek niezbędny przy ich rozmnażaniu. Gwarki muszą posiadać odpowiedni rodzaj podłoża w swoich klatkach. Ich odchody zawierają znacznie więcej wilgoci niż papuzie. Dlatego ich klatki muszą posiadać podłoża bardzo higroskopijne, umożliwiające wchłanianie nieczystości. Mimo że rzeczywiście porządek w klatkach musi być robiony częściej niż na przykład w przypadku papug, to ptaki te na pewno odwzajemniają się za to wspaniałymi zdolnościami, które powodują, że bardzo chętnie trzymamy je w naszych domach. Gwarki uwielbiają się pluskać w wodzie, dlatego zadbajmy, aby nasz pupil zawsze miał dostępną kąpielówkę lub miskę z wodą, w której będzie mógł się wybrzechtać. Jeśli, co się rzadko zdarza, gwarki nie mają ochoty na kąpiel, wtedy ich opiekun musi zadbać o to, aby 2-3 razy w tygodniu dokładnie skropić je całe ze zraszacza letnią wodą. W przypadku, jeśli ptaki obawiają się, jeśli pryskamy na nie bezpośrednio, należy to robić w ten sposób, aby woda była pryskana w górę i spadała na ptaka w postaci jakby deszczu.